Witam Was bardzo serdecznie w najnowszym filmiku. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką spódniczkę tiulową, spódniczkę tutu, tak zwaną. Pod tą nazwą znajdziecie ją w internecie. Mnóstwo inspiracji i zdjęć. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką rozłożystą, puchatą spódniczkę, która na pewno spodoba się każdej dziewczynce. Do jej przygotowania będziemy potrzebować tiulu na szpulce, 15 cm szerokości na 9 m długości. Ja zużyłam 5 takich rolek, ażurowa gumka lub zwykła gumka do majtek. Taką gumkę znajdziecie w każdej pasmanterii. Nożyczki do przycięcia gumek oraz tiulu, igła i nitka. Ja dzisiaj posłużę się maszyną, ponieważ jest to dla mnie dużo łatwiejsze. I teraz przechodzimy do tego, jak zrobić taką spódniczkę. Oczywiście na samym początku odcinamy długość gumy, która odpowiada obwodowi pasa Waszego dziecka. Następnie, jeśli używacie maszyny, wybierzcie najlepiej ściek zygzakowy i kilka razy na złączeniu tych dwóch gum przejedźcie takim zygzakiem, przez co będziecie mieć pewność, że będzie to bardzo trwały szew i guma nam się nie rozerwie. Następnie ubieramy w naszą gumę naszą pociechę, bierzemy tiul i przekładam przez jedną dziurkę, aby ustalić, do jakiej długości ma sięgać nasza spódniczka. Tak przygotowany wzorowy kawałek tiulu, u mnie jest to 60 cm, będę na jego podstawie przycinać pozostałe kawałki. Czyli 5 takich szpulek będę odcinać właśnie takie 60-centymetrowej długości paski. Jak widzicie, mam kilka odcieni tiulu. Teraz przyda się jakiś kartonik, butelka, wszystko zależy od tego, jaki obwód pasa ma Wasze dziecko i będziemy teraz tworzyć naszą spódniczkę. Ten 60-centymetrowy kawałek tiulu składamy na pół, wybieramy dziurkę w naszej taśmie, naszej gumce. Przekładamy przez jedno z oczek nasz tiul, powstaje taka pętelka i przez tą pętelkę oczywiście przekładamy ten pozostały ogonek, zaciskamy i takim to sposobem będziemy wykonywać całą naszą spódniczkę. I jak widzicie, ja w co drugie oczko u podstawy mojej gumki będę właśnie przekładać naprzemiennie 3 odcienie tiulu, aby uzyskać taki efekt, myślę, fajniejszy wizualnie. Jest to bardzo proste i bardzo szybkie w wykonaniu. Jak widzicie, już moja pierwsza warstwa dookoła jest już przymocowana. Teraz będę nakładać jasny pasek dookoła mojej gumki na samej górze, który będzie tak naprawdę przykrywał ten dolny. I teraz wybieram kolejną dziurkę, którą przekładam najpierw od przodu, a następnie od góry przekładam w dziurkę nad nią. Myślę, że na filmie jest to wszystko dobrze pokazane i zaciskam w taki sam sposób, jak na samym początku Wam tłumaczyłam. I teraz będę robić drugi rząd mojej spódniczki, aby miała jeszcze fajniej zaakcentowane warstwy. W momencie, kiedy mam już wszystkie warstwy zaaplikowane na moje gumce, ozdobną tasiemkę za pomocą agrafki przekładam przez oczka mojej gumy, takiej ażurowej. Ona jest naprawdę bardzo wygodna do zrobienia tego typu spódniczki, więc serdecznie Wam ją polecam. Jest to zwykła tasiemka, którą na samym końcu zawiązuję w kokardkę, która pełni również funkcję takiego regulatora. I takim to sposobem moja spódniczka, tak naprawdę spódniczka mojej córeczki, jest już gotowa. Każda księżniczka powinna, myślę, taką spódniczkę mieć. Nie wiem jak Wasze córeczki, ale moja uwielbia chodzić w tego typu spódniczkach po domu i w ogóle przyjmować różne role, więc polecam Wam serdecznie przygotowanie takiej spódniczki Waszej córeczce, ponieważ jest to bardzo proste w wykonaniu. Mam nadzieję, że film okazał się dla Was przydatny. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa.